Jestem artystką życia. O. Tak podejrzewałem właśnie. A poza tym, co robisz? Czy ja wiem? Nie za bardzo, tak. No właśnie. Jakieś faktury wypełniałam. Ja muszę zadzwonić do swojej agentki, bo będzie źle. Matka mi to załatwiła. Ale poszłam tam na kacu, te cyferki kompletnie mi się troiły w oczach, bo to były takie słupki, rządki, kolumny. Siedziały tam takie różne szmaty w zaropiałych sweterkach, które sobie zrobiły scenę na szydełku i się obcinały na mnie. Jestem pewna, a na stówę, że po godzinach pracy kserowały sobie cyce w kserze i oglądały, co wyszło. Aha, i jeszcze pracowałam latem w takiej budce. Smażyłam kiełbasy, frytki, rozumiesz? Na metrze kwadratowym ja i 150 litrów wrzącego 3-letniego tłuszczu. Ja, kobieta olej. Ale zawsze coś jebnęłam, jakieś 10 zł i wieczorem miałam 10 zł. 10 zł, a! I szłam do knajpy taka dumna, na browara. I siedziałam z takim ryjem czerwonym jak szynka konserwowa, hem. Kobieta kiełbasa. I olej mi kapał z włosów na stół, a moja matka mówiła, nareszcie. No to bardzo niefajnie. Ty musisz coś ze sobą zrobić, wziąć się za coś. No, chyba, że rzeczywiście nie masz żadnego talentu. No, i tak chodzę. Wychodzę i chodzę, wiesz? Wchodzę i wychodzę. Generalnie to po prostu pieprzę się z różnymi takimi jak ty. Chociaż wcale mi się nie chce. Po prostu idę do nich, bo chcę się przespać w spokoju, żeby mi nikt nie darł ryja nad uchem, jak się obudzę skacowana, wiesz? My mamy kawalerkę. 17 metrów. Jak ci ktoś pierdolnie jakimś czajnikiem albo garkiem nad uchem, to nie są żarty na kacu, jak umierasz. A dziecko ci przyniesie pianinko do łóżka i zacznie napierdalać. Jesteśmy jagodki, kokoszeczka ważyła jajeczka. A oni myślą, że idę do nich, bo chcę uprawiać z nimi seks życia w 17 pozycjach. I nie ma, przepaść. Choćby im zwisał i powiewał, to oni muszą chociaż raz włożyć i wyjąć, bo inaczej nie ma. Nie ma, nie liczy się. A rano jest, o Boże, gdzie jest twoje ubranie? Na pewno strasznie się śpieszysz, bo ja tak. O, pijesz jeszcze tę herbatę? Jak chcesz, dam ci termos. A ja już jadę tramwajem, już jadę. Papach. Wtaczam się po schodach, otwieram drzwi. Gdzie byłaś? Zobacz, co ty wyprawiasz, to jest twoje dziecko. Mamo, kto był ojcem kopelnika? Lepiej mu powiedz, kto jest jego ojcem, jego, no. Bóg. A któż by inny? Cały dzień grał w herosów, a na koniec się zesikał. Przepraszam cię, ale włączam odkurzacz. Mamo, jak kokoszeczka ważyła jajeczka? Jak kokoszeczka ważyła jajeczka? Temu dała, a temu nic nie dała. Poleciałam, mamo. O, ale ta ona też się z kimś kurwi, tak? Czytałam. Nie, posłuchaj lepiej, jak on nauczył się grać hymn na pianinku. No, posłuchaj. Wszystkie zwrotki i od tyłu też. Idź po pianinko i zagraj mamie. Nie tam, głupolu. A ty jak ty wyglądasz? Nie masz domu. W sypie nocowałaś. No to ja ci, słonko, już nie pomogę. Ale to bardzo, bardzo niedobrze, że tak postępujesz. Powinnaś z tym skończyć. Spotkać kogoś, kto nie będzie traktował cię jak szmatę. A robiłaś sobie test na HIV? Powinnaś. Bądźmy poważni. Musisz znaleźć sobie chłopaka, który może cię pokocha, a może nie. Ale nie można ciągle robić z siebie ściery. Może to u ciebie jakiś podświadomy kompleks. Może to spowodowały złe relacje z ojcem. Bóg, naszym ojcem. Ja osobiście... Nie miałbyś pożyczyć 500? Ja? Tobie? Moje dziecko jest strasznie brzydkie. Wszystkie kobiety idą z normalnymi dziećmi. Dlaczego ja nie mam normalnego dziecka, tylko takie brzydkie? Ja nienawidzę przypadkowego seksu z jakimiś kobietami, dla których jestem księdzem Grzegorzem. A one myślą, że w ten sposób potwierdzają swoje istnienie w świecie. Że ze mną spały. Spałam z księdzem Grzegorzem. Już nie jestem nikim. Tralalala. Spałam z księdzem Grzegorzem. Dziewczyny, ale się działo. Myślałam, że oszaleję. Nie mogę tam wrócić. Ona mnie zajebie. Nienawidzę tego.
A najgorsze jest to, że zawsze mnie naciągną jakimiś fortelami. Chodź, mamy fajne albumy. No, mamy fajne kolekcje znaczków filatelistycznych, mamy różne smaki herbat. To chodź. Ta półeczka to z Ikei. Tu mamy to, a tu mamy to. Fajne? Muszę się iść wysikać. Idzie do łazienki. Tu mamy to, a tu mamy tamto, a tu mamy cycki. Kompletnie nie zwracaj uwagi. O, tu, to tam, to są nasze rajstopy. Tam je zrzucamy. O, a ty, jak grasz, to tak bardziej tego czy tamtego? Bo ja znowu zastanawiałam się. O, tutaj jest blizna. O, okropna. Okropna, wprost blizna. No masz ci los. No to masz, to sobie oglądaj. Tam jest to i to jest to, a ja idę się wykąpać. O, już wróciłam i co, fajnie, nie? No i co teraz? W ubraniu śpisz, zwariowałeś? Chodź, pokażę ci, gdzie będziesz spał. Jeśli mam być szczera, też będę tutaj spać z tobą. Nie wierzysz? Zobacz. Ja i ty, ty i ja i ksiądz Grzegorz. To jest kompletna pomyłka, że jestem taką zwykłą barmanką w kafe, zwykłą rozdawaczką gazety Metropol w bramie uniwersytetu. To przecież jakiś absurd, żebym ja była taka zwykła, skoro jestem całkowicie nie taka zwykła, a wręcz przeciwnie, bo jesteś ty i ja cię znam. A ja leżę jak kompletna skopana dziwka na zgliszczach. Zastanawiam się, czy wyłączyłem żelazko. Zastanawiam się, jakie tramwaje mogą stąd jechać. Co za jebana Rumunia. Co za samotność. O, już się spuściłeś, to właściwie dobrze. Ja szalenie się w ogóle cieszę. Teraz idę spać. O, już się obudziłam, już wychodzisz, ale dokąd? Za chwilę przyjdą dziewczyny cię obejrzeć. Mówią, że jesteś dla mnie, strasznie, po prostu strasznie. I że taka dziewczyna jak ja. I mówią, że jak taki będziesz, taki to... I jadę tramwajem, bez matki, bez ojca, nareszcie sam do końca. A teraz jeszcze, kurwa, wyjebali mnie z pracy! Nie, wyjebią za 3 godziny, jestem nikim. Jestem skończony. W nowym napadzie euforii staje pod drzwiami łazienki. Gina! Gina, ej! Ja wiem już, jaki jest twój problem w życiu! Właśnie to sobie uświadomiłem! To jest strasznie proste! No? Tylko się nie obraź! Ty nie masz w życiu miłości! To takie proste! Nie kocha cię nikt po prostu! Nikt cię nie kocha, dlatego jesteś taka nieszczęśliwa! To, że spółkujesz z jakimiś tam, którzy cię nie kochają, to jest jałowe, puste. To nic nie wnosi. Miłość jest w życiu najważniejsza. Ktoś, kto rano nie powie ci, wypierdalaj, tylko wiesz. Gina! Miłość cię oczyści. Ty! Ty, co ty tam robisz? Kąpiesz się? No po co? No wyłaź, nie chcę tu sam siedzieć, boję się. Sama se poszłaś do łazienki, a mnie tu zostawiłaś. No nie podglądujecie. Cię. No i po co się kąpiesz? Nie będę się z tobą pieprzył i tak, choćby się wyparzyła wrzątkiem. Gina! Żartowałem tak, idiotko! No otwórz te drzwi, kurwa! Otwórz te drzwi! W środku wisi Gina, która się powiesiła w międzyczasie. No ale co ty zrobiłaś? No po co to zrobiłaś? Jak tak w ogóle można? Co to jest? No co to jest? Natychmiast stamtąd złaś! No powiesiłam się tak. No to sobie tu wisz! Bo ja stąd spadam! Nie, kurwa, nie możesz mnie tu samą zostawić. W ogóle mnie nie proś! Jest to spierdolone!